Wiadukty trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską aktualnie są przebudowane. Jeden nowy ma już pełną płytę, drugi stary niedługo będzie wyburzany. Więcej informacji w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj z wiaduktów trasy Łazienkowskiej po stronie praskiej, które aktualnie są przebudowane, oraz oczywiście z całym odcinkiem, który również jest analizowany w ramach tej inwestycji, czy oczywiście tam, gdzie się pojawiają nowe ekrany akustyczne, nowa nawierzchnia, nowe chodniki. No, drogi rowerowe raczej są nietknięte. No i oczywiście trochę też nowych drzew. W ramach tej inwestycji tak to mniej więcej wygląda na tym całym odcinku Alei Stanów Zjednoczonych. Tak jak właśnie teraz widzicie na załączonym obrazku, aż dotąd się ciągnie cała ta inwestycja. Chociaż rozpoczyna się troszeczkę wcześniej. Dokładnie w tym miejscu jest podział, jeżeli chodzi o jezdnię. Prawa jezdnia, którą tutaj widzicie na ujęciu, jest tylko i wyłącznie dla autobusów i innych pojazdów uprzywilejowanych, przynajmniej zgodnie z przepisami. Natomiast lewa jest dla wszystkich pozostałych pojazdów i dla autobusów w kierunku Ronda Wetraczna. Tak to mniej więcej wygląda na tym miejscu. Natomiast jaki jest zakres tej inwestycji? A to po pierwsze i najważniejsze, przebudowa z dwóch wiaduktów trasy Łazienkowskiej, które w tym miejscu są. Przebudowa polega na wyburzeniu starych konstrukcji i postawieniu nowych, oczywiście nie naraz, ponieważ trzeba utrzymać w tym miejscu ruch. Dlatego najpierw jest jeden wiadukt wyburzony, później jest stawiany od razu i później jest przerzucony ruch na nowy i stary jest wyburzony drugi i później jest stawiany ponownie od nowa. Tak jak to właśnie widzicie na załączonym obrazku, aktualnie jest stawiany pierwszy nowy wiadukt. W ramach tej inwestycji również na nowych wiaduktach trasy Łazienkowskiej oczywiście pojawią się ponownie ekrany akustyczne. Na dole oczywiście będzie wszystko odtworzone tak, jak to wyglądało wcześniej. Drogi towarowe i chodniki po jednej, po drugiej stronie ulicy na dole wzdłuż wiaduktów oczywiście będą odtworzone. Oraz oczywiście z nowymi schodami ewakuacyjnymi, które się będą musiały znajdować tutaj przy całym węźle i przy wszystkich wiaduktach w ramach wału międzyszyńskiego. W ramach tej inwestycji również powstają oczywiście inne elementy wzdłuż całej inwestycji, czyli m.in. ekrany akustyczne na całym odcinku do międzynarodowej. To jest inwestycja, która trochę się wydłuża. W ten sposób też na całym tym odcinku do przyszłościowego tramwaju na Gocław będzie wymieniona cała nawierzchnia asfaltowa, jeżeli chodzi o wiadukty i aleje Stanów Zjednoczonych poza wiaduktami. Natomiast co ważne, cała ta nawierzchnia będzie dobrana w ramach jednego rzutu, w skrócie w trakcie jednego weekendu, znając życie. Będzie cały ruch zamknięty na jednej z jezdni, tak jak aktualnie tutaj jest przebudowana, i wtedy nawierzchnia się pojawi cała, ścieralna i nieścieralna na całej długości w ramach jednej inwestycji. W skrócie będzie bez żadnych cięć, bez żadnych przycięć, będzie po prostu jednakowej grubości, jednakowej przejezdności na całej długości. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te prace, dlatego też tutaj możecie zobaczyć już wytyczone mniej więcej wysepki i zatoczki dla autobusów, które się tutaj będą znajdować w przyszłości, jak na przykład w tym miejscu za ulicą Saską, gdyż po prostu będzie trzeba zamknąć całkowicie jezdnię północną, czyli tą po lewej stronie aktualnie, która w tym miejscu jest. No i tak to będzie realizowane. Oczywiście w ramach inwestycji też jakieś tam parę małych, ładnych drzewek będzie posadzonych, ekrany akustyczne na całej długości. No i mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o zakres inwestycji. Oczywiście wszystkie chodniki i drogi rowerowe, tak jak powiedziałem wcześniej, będą otworzone wzdłuż całej inwestycji, gdzie aktualnie są zajęte przez plac budowy. No i tam w ramach innych inwestycji, które są realizowane w okolicy, też aktualnie jest przebudowa wind na ulicy Saskiej, tych przystanków autobusowych po jednej, po drugiej stronie. Tamte prace mają się zakończyć na przestrzeni najbliższych kilku tygodni. Więc jak coś, tak mniej więcej wygląda z góry ta cała inwestycja, jeżeli chodzi o założenia. A teraz sobie zerkniemy, jak wyglądają aktualnie prace. Jeżeli chodzi o zaawansowanie, z góry już mogę powiedzieć w tym momencie, że zakres zaawansowania tej inwestycji jest oczywiście największy, jeżeli chodzi o nowe wiadukty, bo na dalszym odcinku no te prace mniej więcej wyglądają tak samo, jak to wyglądało cały czas wcześniej. Przy okazji jeszcze mam pełen tutaj w tym miejscu ciekawostkę o tramwaju na Gocław. Tutaj tramwaj na Gocław w przyszłości będzie powstawać, natomiast na cały czas on tutaj jeszcze nie powstał. I co mogę powiedzieć, to jest to, że on tu faktycznie będzie realizowany, ale aktualnie jest wstrzymywany przez miasto, jeżeli chodzi o fundusze.
De facto, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy formalnościowe, są one już właściwie całkowicie gotowe, tylko i wyłącznie teraz miasto musi wydać zielone światło, żeby realizować tą inwestycję. Aktualnie zielonego światła na budowę tramwaju na Gocław nie ma, jeżeli chodzi o miasto. Nie wiem, czy to chodzi o presję związaną z M3, czy presję po prostu z tym, że nie ma pieniędzy. Nie wiem, natomiast wiem na pewno, że faktycznie w tym temacie aktualnie ta inwestycja nie jest realizowana. Pomimo tego, że właściwie wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o formalności, są już dopełnione i właściwie tylko łącznie trzeba to spocząć wykup gruntów i rozpocząć przetarg na budowę tejże inwestycji. Także takie ciekawostki, jeżeli chodzi o tramwaj na Gocław. Natomiast wracając tutaj już faktycznie na trasę łazienkowską, zwróćcie uwagę, że w tym miejscu mniej więcej ta inwestycja wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej. Tam deklaracje akustyczne wcześniej przy międzynarodowej faktycznie wyglądają cały czas tak samo, więc to się nie zmienia. Natomiast w tym miejscu mamy nowy przejazd, który będzie oczywiście niezbędny w ramach kolejnego etapu zamknięcia drugiego wiaduktu. Ekran akustyczny tutaj wzdłuż samych przystanków na Saski faktycznie całkiem ładnie się już teraz prezentują względem tego, co wyglądało wcześniej, bo mamy już całkowicie zdecydowane, wszędzie są fundamenty i na całej długości już mamy mniej więcej ciągłość wszystkich słupów, które będą podtrzymywać same ekrany. Natomiast one cały czas jeszcze nie są ustawione na całej wysokości docelowej. Chodniki są poprowadzone na tymczasowych betonach i tak to mniej więcej tutaj jest poprowadzone, jeżeli chodzi o tą organizację ruchu. Również przystanek cały czas jest przeniesiony w tymczasową lokalizację w tym miejscu, gdyż stary, który się znajduje za wiaduktami, cały czas jest jeszcze nieprzejezdny i nie ma do niego możliwości dotarcia, bo tam po prostu jeszcze trwają prace przy montażu nowych ekranów akustycznych. Więc tak to mniej więcej wygląda w tym miejscu. Na dalszym odcinku mamy te windy. Jak powiedziałem, aktualnie przy windach są realizowane prace serwisowe przy wymianie dźwigów i inne rzeczy i to będzie realizowane na przestrzeni najbliższych kilku tygodni, więc niektóre windy działają, niektóre nie działają. Musicie się uzbroić w cierpliwość, że tak to niestety w tym momencie wygląda i tutaj nie można z nich skorzystać. Sam miałem okazję zobaczyć faktycznie parę osób, które chciałoby z nich skorzystać, no ale wiadomo, jeżeli nie działają, to nie działają. Na naszym odcinku oczywiście możemy zobaczyć tutaj też wymianę, jeżeli chodzi o chodnik wzdłuż ulicy Saskiej. To jest też inna inwestycja, która tutaj się łączy mniej więcej właśnie z tą przebudową trasy łazienkowskiej na tym całym odcinku. A tutaj te nowe ekrany akustyczne, które się właśnie znajdują obok samego nowego przystanku. Jak widzicie, w tym miejscu przystanek całkowicie nie istnieje. Ekrany akustyczne się zadesowują mniej więcej w kształt, żeby faktycznie były wyjścia z niego bez konieczności kończenia w tym miejscu ekranów, żeby była po prostu ciągłość. A na dalszym odcinku widzimy już fundamenty właśnie również od podkolejnych ekran akustycznych, to tutaj będą się znajdować na samej ściance wzdłuż trasy łazienkowskiej, bo tu już faktycznie będzie przyczółek. Właściwie przyczółek już jest mniej więcej prawie całkowicie gotowy, pomijając oczywiście sam nawierzchnię i wykończenie równego poziomu. Same wiadukty, jak widzicie na załączonym obrazku, są dwa. Jeden jest stary w tragicznym stanie, drugi jest nowy, który cały czas powstaje. Nowy ma już obydwa bankiety gotowe, po jednej, po drugiej stronie, jeżeli chodzi o docelową wysokość zabetonowania. Nie ma oczywiście jakkolwiek jeszcze tutaj nawierzchni asfaltowej. Systemy odwodnieniowe mniej więcej są poustawione, ale jeszcze oczywiście całkowicie niegotowe. Mamy też niższe ekrany akustyczne, które będą tutaj zamontowane na całej długości, no bo faktycznie też tutaj nie są niezbędne, nie wiadomo jak wysoki właśnie widać w tym miejscu. A na dalszym odcinku mamy już połączenie właśnie z wałem międzyszyńskim, z tym całym węzłem. I tutaj jest z dobrych informacji, że faktycznie na przyczółku już jest mniej więcej docelowa zasypka, jeżeli chodzi o poziom gruntu w tym miejscu, dzięki czemu faktycznie będzie niedługo można rozpocząć już tworzenie nowej warstwy asfaltu. Jeszcze trzeba zrobić oczywiście całą podbudowę, a następnie będzie można już zrobić docelowo nawierzchnię, bo pamiętajcie, że ma być tutaj jeszcze nowy wiadukt uruchomiony, więc de facto tych prac tutaj już dużo nie zostało, jeżeli chodzi o uruchomienie nowej nitki. Wtedy oczywiście stary będzie zamknięty i najprawdopodobniej we wrześniu już rozpoczną się prace wyburzeniowe przy starym wiadukcie. Więc to jest właściwie już najbliższy czas. Wygląda jak to aktualnie wygląda. Jak widzicie, dwa pasy są w kierunku Pragi wraz z buspasem, natomiast jeden pas jest w kierunku centrum miasta. Natomiast tutaj po lewej stronie z kolei możemy zobaczyć nowe schody, które tutaj powstały jako droga ewakuacyjna z samych wiaduktów, bo oczywiście to też jest niezbędne do utrzymania i w tym miejscu właśnie takie schody się pojawiły. Krok po kroku wam pokazuję, jak one powstają, a faktycznie to jest dosyć coś ciekawego. Schody oczywiście nie będą później wykorzystywane jakkolwiek przez kogokolwiek, no bo one są tylko wyłącznie ewakuacyjne, no ale oczywiście muszą być w tym miejscu, więc jak widzicie powstają. Tutaj ekran akustyczny oczywiście są w zależności od wysokości budynków obok odpowiedniej wysokości. No i tutaj jak powiedziałem, trwają prace, jeżeli chodzi o fundamenty pod nową ściankę, na której będą zamontowane nowe ekrany akustyczne. No i już niedługo najprawdopodobniej w kolejnym odcinku, który się pojawi
No, patrząc na aktualny miesiąc, dopiero w sierpniu, a to będziemy już mogli na spokojnie powiedzieć, że faktycznie prawie wszystko jest gotowe i najprawdopodobniej będzie już trwało przyłączanie ruchu na nową trasę łazigłowską, na nowy wiadukt i będzie się rozpoczynać wyburzenie starej konstrukcji. Tymczasem to na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami w wznoszę. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji się pojawi za 2 miesiące, chyba że coś ciekawego się wydarzy troszeczkę wcześniej. No i już niedługo w kolejnych filmach zobaczycie na przykład budowę metra do Karolin. Cześć!